Siemanku, z tej strony pralinek 95, wakacyjny, opalony chłopczyk, arachnofobia alert! Arachnofobia alert, mordo, jesteś arachnofobem? Nie wiesz, jak się mówi arachnofobia? Dzisiaj, moi drodzy, pułapka na muchy versus dziwne rzeczy. Bardzo dziwne rzeczy, więc jeżeli chcecie zobaczyć, co się dzisiaj wydarzy, zostańcie oczywiście do końca, zostawcie łapeczkę w górę, już teraz daję wam te 4 sekundy. Już chyba minęły. Hashtag dziwne, albo hashtag pułapka. Możesz zostawić, co chcesz. Właśnie, pułapka przez jedną czy przez dwa? Napisz, co uważasz. Wiem, że przez jedną, ale ty napisz, co uważasz. Jak już wszystko zostawiłeś, to jeszcze raz arachnofobia alert! Uważaj, mordo, bo dzisiaj będzie grubo, także lecimy. Oczywiście myszkowskie intro. Arachnofobia alert! Okej, zaczynamy od pułapek, które będą się zamykać na różne rzeczy, na przykład na muchy. To będzie, wydaje mi się, jakaś kompilacja, która jeszcze nie będzie na tyle obrzydliwa w tych... Nawet osa, proszę bardzo, w tych późniejszych etapach. Co wydarzy się później? Osy to tam niamciu-miamciu, są trochę większe od tych. Mają na sobie jeszcze odrobinę nektaru, więc może i są pyszniejsze. Ten rob, nienawidzę tych robaków, wiem... I padżonken! Padżonken, arachnofobia alert! Pani pszczoło oso, zawsze pszczoło... No pszczoła to jest taka bardziej szarawa. Ślimaka, i dobrze, że nie winniczka. Nie, samą głowę! Wyciągaj głowę, panie ślimaku. Boże, to będzie dobra kompilacja. Jeszcze takie takie pająki, że one się dają. Dżdżownico nie umiera. Chociaż nie, bo dżdżownica jak się przetnie, to ta druga część jak wyjdzie, to ona jeszcze funkcjonuje. Chyba że wszystkie trzy rosiczki gdzieś tam ją złapią, czy tam... A to co to jest? Co to miało za odwłok? Tu czerwony konik polny. Świerszczonik to był, konik polny świerszczonik. Dwa motyle naraz, double kill. I mrówki, mrówki nie są tak pożywne, bo są dość małe. Świerszcze, koniki polne. Proszę bardzo. To jest niesamowite, to jest, i jeszcze takie żuki. Patrz, uciekł, on wyszedł. Samą głowę, zrelaksuj się, mordo. To już, this is the end. You know, sztuczna biedronka. Tak się nie, tak się nie oszukuje. Rosiczek, one muszą jeść. One muszą jeść, arachnofobia alert, mordo. Ale sztuczna biedronka na razie wygrała odcinek. To jakie to jest dziadostwo, jak tak można zrobić biednej, schorowanej, po prostu głodnej rosiczce, okej? Okay? To jest chamstwo w państwie, chamstwo, nie można tak robić z biedronkami, a właściwie z rosiczkami. O, ta mucha była duża, taka gnojuwa typowa. Tutaj dżdżownica, koniec, padżonken jakiś, robaken, kolejny z odwłokiem, bardzo podobny, już tam się ułożył. Padżonken za odwłokiem, może, uciekł dalej i inne go złapały. Mordo, to już jest koniec również, ty też nie dasz rady. Czemu wpadł, bo to oczywiście jest karmienie, czyli po prostu zrzucanie takich jemy już swędzi! Swędzi mnie wszystko, łącznie z biurkiem i klawiaturą. Kilka dni w domu mnie nie było, także nie wiem, co się dzieje pod moim biurkiem. Panie ślimaku, jeb za głowę, ale odwłok jeszcze cały, mordo, nic się nie stanie, trochę cię wysuszy. Jak cię zje, to trochę cię wysuszy ci głowę, kobiety też suszą głowy, pamiętaj, nic złego w tym nie ma. Także i żaba, niewiara, aż se mrugła, mówi, to już? Aż se mrugła, ty. Czajcie to, żaby, czy to są rzekotki drzewne, prawdopodobnie? Oczy delikatnie przygwożdżone i to tyle, dobranoc, panie ślimaku. Jeb, to było bardzo szybkie. Tutaj jakiś żuko. Tutaj dwa ślimaki po sobie chodzą. Co to było? To było obrzydliwe. Czy w ogóle jak to jest, że ślimak ten dom znajduje gdzieś jak idzie, taki goły? Czy on od razu go wytwarza na sobie? Jak to jest? Dajcie znać w komentarzach. Żartuję, hehehe, spokojnie, ale możecie dać znać, bo to by była ciekawa teoria. Idealna na kanał wideo recenzjatora w teorie spiskowe. O nie, tego już wam nie pokażę. Bo tu taka wyssana żaba z energii. Właściwie roztopiona kwasami. Wow. Czy tak się śmiejemy, ale zapomniałem, że faktycznie te rosiczki jedzą i to wszystko musi się odbywać w jakimś tempie, z jakąś tam... Słyszę dzwony. Czy to już czas na mnie? Słyszysz dzwony? To już też czas na ciebie, ale na zostawienie łapeczki w górę, spokojnie. A tutaj mamy, czy rosiczka zapali zapałkę? Czy na tej zasadzie to działa? Mordo, wyczuj, zamykaj się. Myślałem, że gościu normalnie jak od siarki zapali tam zapałkę. Długopisem nawet ją szczy. Dlaczego slow motion robicie tym rosiczkom? One są głodne, daj im żreć. I to nie atrament z kałamarza. O kuźwa, tutaj się spuszcza na pajęczynę. Ja! Dobrze, że uciekł. Jo, ale miał farta, odskoczył akurat, rosiczka nie wyczuła momentu. Mikro slow motion challenge, tak też bywa. Tak też bywa, więc dzisiaj bez posiłku, akurat dzisiaj, bo może jutro jeszcze pan cię nakarmi. Taką rosiczkę mieć w domu to jest też ciekawa sprawa, bo jak mucha siądzie, a rosiczka chyba wydziela z siebie jakieś tam enzymy, które będą charakter... Jakie masz pazury, mordo. Do mycia! Do mycia, gnoju! Do mycia, nie ma takiego!
bicia do mycia. Nie ma takiego bicia do mycia, to by było dobre połączenie 10 lat temu. Nie teraz oczywiście. Znowu szantaż długopisem. Daj mu odrobinę tuszu z kałamarza. Z kałamarza prawniczego, a nie... Tak, a co to jest? Gościu na jakimś wafelku? Czym on trzyma tego pajączka? Pani Rosiczko, zamykaj się, bo pająk prawdopodobnie jest na tyle szczwany list, że on próbuje gdzieś tam uciekać, dlatego pająki trzeba zazwyczaj dawać w ten sposób. Już straciłeś jedną... Straciłeś jedną wykałaczkę, chciałem powiedzieć. Straciłeś jedną... zapalniczkę. Straciłeś jedną... Zapałkę, mordo! Nie wysłów się, Karol. Miałem normalnie matematykę przed oczami. To jest prosta sprawa. Znowu długopis. Dlaczego? I to jeszcze z czarnym tuszem. Najgorzej. Najgorzej dla takiej tej, bo ona myśli, że to jest Coca-Cola. Ciemna Coca-Cola. A z niebieskim tuszem sok jagodowy, ale nie napije się go, bo raczej woli się po prostu zamknąć, poszczuć taką rosikę. I zamykamy. Gut Nacht! Dobranoc! Dobranoc, robaki na noc, to się przy rosiczkach sprawdza, bo on akurat, jeśli chodzi o robaczki, to jest ich wymarzona forma spędzania wolnego czasu, czyli konsumpcja robaków. Bardzo dobrze, no te padżonki, to coś się dzieje pod biurkiem dalej, nic nie wiem. Co ty tu robisz? A tutaj taka pułapka na muchy versus dwa paluchy. Pułapka na muchy versus dwa paluchy, no nie! I to dwa małe, dwa pinky fingers. Nie! To już koniec! Nie! Rozpuści ci paluchy! Aż się posmarkałem! Nie rób tak! Nie! Zaraz ci zejdzie keratyna z paznokci! Zaraz ci... Normalnie ten... Przecież to jest straszne! Zaraz ci ta rosiczka, pułapka na muchy, wyssie linie papilarne! Zbliżenie! Uwaga, zbliżenie teraz! Co się dzieje? Co się będzie działo? Czy wyciągnie tego pinkiego? Wyciągaj palec! Jeden prawie. Dobra, zbliżenie jest. Teraz zbliżenie na drugi. Ten bardziej wsadził niż wyciągnął. To jest jakiś masochista, mordo. Zaraz ci rozpuści linie papilarne, nie będziesz mógł wyrobić paszportu, nie pojedziesz za granicę. Wyciągnął, dobrze. O, dobrze. Teraz ją nakarm. Tutaj będzie robienie grilla dla pułapki na muchy. To jest też szalona rzecz. Szalona rzecz, grillujemy. Jakby tak łatwo było zrobić grilla, podpałka, proszę bardzo. Mały grill, co będziemy grillować? Szaszłyki dla pułapek na muchy. Szaszłyk, będzie szaszłyk. Nie wiem z czego, z jakiegoś mięsa, z papryką. Dobrze, przysmażone, dobrze. I teraz... Z sosem z ketchupem, właściwie z wiadrem ketchupu. Mortko, czy ty będziesz konsumować Charlie? Ta pułapka na muchy, na myszy, chciałem powiedzieć, nazywa się Charlie. I proszę bardzo, jedna dla mnie, jedna dla ciebie. Żry! To jest żart jakiś. To jest żart, prawda? Konsumuj. Jak to będzie wyglądać za 4 godziny? Nie wiem, ale ketchup se kapnął. Co ja właśnie zobaczyłem? Czaisz? Pułapka na muchy najlepszym przyjacielem człowieka od dziś. A tu więcej tego typka, bo nakarmił swoją pułapkę na muchy, która nazywa się Charlie. Napiszcie hashtag Charlie, bo tak się nazywa ta pułapka na muchy. Niam, 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 niam. Jeb, nakarmił. Co tu się dzieje? Makrelom? Co jest? Dlaczego makrelom karmisz pułapkę na muchy? Co tu się dzieje? Pułapki na muchy versus dziwne rzeczy. Jeszcze zęby tam były. Ta makrela miała większe zęby niż ta pułapka na muchy. Co ten typ robi mi z głową? A tutaj jakieś top 15 czy top 20 rzeczy, które zostały zjedzone przez pułapkę na muchy. Czy to był trzmiel, czy... No trzmiel nie, to był bardziej taki szerszeń, ewentualnie coś tam. Zielony robaczek z korek, takiego już. Widzieliśmy Biedronka, tylko taka prawdziwa wreszcie. Nie, pani Biedronko, uciekaj, masz tyle kropek, że jeszcze mogłabyś spokojnie pożyć. Nieważne, za późno, czas minął. Tutaj mamy ślimaka. O, no i właśnie, czy te ślimaki, one wytwarzają sobie same skorupę? Czy raczej po drodze gdzieś idą mi... ten gość już nie żyje, ściągnę skorupę z niego, założę na siebie. Taka naturalna selekcja, żeby nie tworzyć więcej produktów, które gdzieś tam później parują, wydzielają CO2 do atmosfery, powiedzmy, zepsutych skorup, to bierzesz kolejną. Recykling, naturalny recykling padżonków, proszę bardzo. Cyk, amciu, amciu, no. Tutaj kolejny żuk. Cyk, amciu, amciu, proszę bardzo, wspaniale. Tutaj dżdżownica, tak jak wam mówiłem, dżdżownica, jeżeli nawet się ją przetnie na pół, to ona żyje, tylko nie ma już wspomnień z tego przodu, tylko ma wspomnienia z tyłu, więc wolisz mieć wspomnienia z przodu czy z tyłu? Daj znać w komentarzach, bo się ona dzieli później na pół. Mrówki też widzieliśmy już przed chwilą, także mróweczki, bardzo dobre, czerwony. Pasio konio! Bardzo dobry, czerwono pasio konio. Też taki podobny już był dziś oglądany. Ten, zobacz jaki duży, zaraz się zaciśnie, popatrz. Cyk, smacznirn! Może i uciekł. A tutaj mała zielona, tam już obok mucha, czyli ta dżownica, zielona gąsienica chciała pójść do tej muchy, zobaczyć. Jak tam status, a to już nieaktualne.
Nej, dobrze, że to krótka chwila. Dobrze, że to krótka chwila, bo teraz pułapka na muchy zje motyla. Dobrze, jest zjedzone, wszystko. Wszystko w taniu. O, ten taki, zobaczcie, jaki tłusty. Jaki normalnie... Jaka goja z uwięzionych, normalnie, wszystko w temacie. Chociaż jedna z ulubionych aktorek moich, jeśli chodzi o taką rolę kobiety, która grała taką, wiecie, hardkorówę, to akurat się zgadza. No ale tak w świecie zwierząt można było porównać. Tutaj żaba oczywiście uciekła. Ta że kotka już mniej czasu, mniej szans. Dobre. A tutaj zapalcie sobie, moi drodzy, trinken, palieren. Ja nie wiem, co ci ludzie robią z tymi rosiczkami. Co jest? A tutaj jeszcze raz, pułapka na muchy versus Biedronka, która mała powoli do niego podejdzie. Pani Biedrono, czy może pani skorzystać z usługi tego fotela masującego elektrycznego? A może po prostu to jest wodny fotel z nawodnieniem, bo potem z twoich flaków robi się woda! Zamykaj się! Pani Biedronka, ta ma już dużo kropek, ona dużo przeżyła. Nie wiem, czy jedna kropka to jeden dzień u Biedronki? Czy jakoś tak to działało? Czy tydzień? Czy miesiąc? Czy na pewno nie, ani nie rok. Bo Biedronki żyją krótko, muchy też i komary. A komary są niepotrzebne, znaczy są potrzebne, ale nie dla ludzi. Także tyle z pani Biedronki. Jeszcze zrobienie ostrości, nie wiem na co. Pewnie na ziemię. Bardzo dobry humus masz wysypany w tej doniczce, mordo. Co tu się stało? A tutaj Charlie, czyli ta doniczka, rosiczka doniczka, która widzieliśmy już wcześniej, będzie jadła wasabi pierwszy raz. To jest szalone. Po co ten chłop to robi? Zobacz to. Troszkę wasabi. Jożek żigł po wasabi. W sensie w dużych ilościach. Zacisnęła się. Dobry robaczek? Jeszcze sam mrugnął. Świetnie. Mrugiren? Jeszcze sam mrugnął dwa razy. Cyk, trzy. Potraficie mi wytłumaczyć cel tych filmów? Okej! Okay. Pralinek 95 aka arachnofobek 95 przekonał się do tego, że wszystko go swędzi dalej po oglądaniu pająków, także nic się nie zmieniło, ale jeżeli chcecie tego więcej na kanale, to dajcie oczywiście znać, napiszcie pod spodem hashtag na przykład pająk albo hashtag Charlie, tak jak ta doniczka, która paliła, jadła wasabi, robaki z wasabi, nie wiem. Tyle ode mnie, do zobaczenia już jutro, bo jutro kolejny film na kanale, bo codziennie dodaję filmy, także tyle, trzymajcie się, wpadajcie na Discord i zobaczcie poprzednie filmy, czyli tu gdzieś po prawej stronie albo gdzieś na dole pokazują wam się inne moje filmy, tego jest bardzo dużo, także nadrabiaj, bo przez całe wakacje codziennie odcinki o 9:50. Mistrzowskiego kieczku, na razie, do jutra. Hej mistrzu, nie wyłączaj jeszcze tego filmu. Właśnie na moim kanale pojawia się opcja wspierania. Wesprzyj mnie drobną kwotą, jeżeli używasz adblocka, bądź zostań legendarnym mistrzem tego kanału. Najżyczliwsze osoby pojawią się na mojej ścianie w pokoju, w której nagrywam i będą widoczne na odcinkach. Dzięki!